Dużo się nakradliście? Widzisz tu jakiegoś potwora? Nie? To idź stąd, wiedźmina nam nie trzeba. Widzę nawet kilka potworów. Gdzie? Drzemił, no słowo daję. Głupszy jesteś niż połeć słoniny. On nas ma na myśli. Myśmy są zwyczajne ludzie. To ty jesteś mutant, przybłęda Parchata. Dalej, chłopy, na niego! Dobrze. Tempo!
co to się stało? Ktoś wszedł w wino ze strzaskanej beczki. Ktoś biegł szybko i w panice. Ślady są mocno odbite, a potem trop się urywa. Ślady pazurów. Rozcięte więzy. Ktoś przecinał je w pośpiechu, tępym ostrzem. Zaatakował z powietrza, sądząc po śladach pazurów wiwerna albo widłogon. Roztrzaskał beczkę z winem, ale ludziom najwyraźniej udało się uciec. To kedweńskie. Zapach będzie wyczuwalny jeszcze przez wiele godzin. Prowadzi do jaskini. Jednego dopadł tuż przed jaskinią. Na krewę! Tak wam się w mroku oczy świecą, żem w pierwszej chwili pomyślał, że jaszczur idzie. Jak wielkie było to, co was zaatakowało? Ano przecie nie przecisnęłoby się tu. Ogromne było bydle. A zębiska miało, że... ledwośmy uciekli. Ciekawe, czy tamtych kupców dorwał. Należało im się, kurwim synom. Teraz najpierwsza rzecz to się stąd wydostać. Mistrzu Wiedźminie, pomożecie nam. Opowiedzcie, co się tu stało? Kupcy wynajęli nas niby to dla ochrony na szlaku. Aniśmy się nie obejrzeli, a ci nas cap i związali powrozami jak barany. Po co? A to nam zaraz akurat nie wyjaśnili, żeśmy są teraz konieczne ofiary na rzecz postępu i handlu. I dlatego nas zostawią przy wozie potworu na przynętę. I rzeczywiście, przyleciał taki wielki jaszczur jak na zawołanie. Potwory musiały się nauczyć, że tym traktem przewożone są zapasy dla wojska. Ano umny był. Od razu nam odciął drogę, tak że tu musieliśmy wleść. No a biedny Tomił nie zdążył. Zajmę się potworem. Wiwerny często próbują zagnać ofiary w pobliże gniazda, więc pewnie nie będę musiał szukać daleko. My tu poczekamy, co by nie przeszkadzać. Wiwerna królewska, ależ mi się poszczęściło.
Jedziemy! Znasz mnie? Nie osobiście, ale widywałem cię wiele razy. Mam dar. Widzę przyszłość. Twoją także. Spodziewam się, że nie za darmo. Wiele nie zażądam. Jakbyście mieli coś do jedzenia. Od dawna miewasz wizję? Od dziecka. Raz matka wzięła mnie do wioskowej wiedźmy. I wpadłem do kociołka z magicznym wywarem. A tak serio? A tak serio? To w młodości oberwałem kamieniem w potylicę. Wtedy zacząłem widzieć więcej niż inni. Mam pytanie. Tak, gram w gwinta. A i tak, możemy zagrać o kartę, która jest chlubą mojej kolekcji. Czytasz w myślach? Dobrzy bogowie pobłogosławili mnie darem prekognicji. Szkoda, że działa dosyć wybiórczo i raczej w błahych sprawach. Ptak na mnie nie narobi, ale w gwinta dzięki jasnowidzeniu jeszcze nie wygrałem. Rozkładajmy karty.
Tak, to już jest z tym jasnowidzeniem. Wiem, gdzie tej jesieni urosną dorodne maślaki, ale jak grać, żeby wygrać, to już tajemnica. Weź tę kartę, należy ci się za piękne zwycięstwo. Słyszałeś o jakichś innych graczach? Velen jest tylko jeden godny dla ciebie przeciwnik. Wołają na niego Chatko ze wsi Podgaje. Mało ma lat, ale niech cię to nie zwiedzie. O, jesteście z powrotem. Proszę. Dziękuję, taki dar zasługuje na przepowiednie. No dobra, słucham. Widzę białego wilka. Patrz, jak wielka żmija kąsa i pożera srebrną linię. Chcę ją zatrzymać, ale żmija jest szybsza. Lilia musi zginąć. To nie przyszłość. Już to przeżyłem. A ty pewnie usłyszałeś o tym w jakiejś balladzie. A im jestem starszy, tym bardziej szwankuje moje trzecie oko. Ale gdybyście mi przynieśli smoczy korzeń, to rzadka roślina. Rzadka, ale kiedyś rosła w jaskini na południowy wschód stąd. Zobaczę, co da się zrobić. Widziałem cię w wizji. Mówiła mnie, że się zaśmiarłem mięsem. Mięsem? A skąd ona ją zdjęła? Ja tam nie wiem, ale ponoć jej stary cięgiem na pobojowisko chodzi. Czarna temeria to żadna temeria. Oh!
Smoczy kolej. Ciekawe, czy dzięki niemu starzec zobaczy przyszłość. Jesteście z powrotem. Mam to, o co prosiłeś. Dziękuję. Dajcie mi chwilę. Widzę wilka. Brnie przed siebie, do samotnej wieży, na przekór zamieci. Podąża śladem jaskółki, ale jaskółka nie słucha wycia wilka. Przybuje wysoko, wysoko, wie, że to jej ostatni lot. Estuadesse, tak będzie. Wypatruj znaków. Świat umrze wśród mrozu i odrodzi się wraz z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i haer, z zasianego ziarna. Przepowiednia i tliny. Zostawcie mnie samego. Idźcie już. Jesteście z powrotem. Wybacz, ale nie mam czasu. Oby wam go nie zabrakło na to, co naprawdę ważne. Teraz wolniej. Jedziemy!
Oj, się spotka. Jedź, Płotka! Ej, ty, zatrzymaj się! Geralt z Rivii, tak? Byłeś jakiś czas temu w Białym Sadzie pod Wyzimą. Urocza wieś. Gdyby nie te wszystkie trupy. Gdyby nie ty, byłoby o jednego więcej. Lena, ona przeżyła dzięki twojemu eliksirowi. To miłe, że nilfgaardzki żołnierz tak się przejmuje losem prostej Nordlinki. Ale i trochę zaskakujące. Tej nocy, kiedy zaatakował ją Kryf, szła na spotkanie ze mną w lesie pod garnizonem. Kiepskie miejsce wybrałeś na schadzkę. Gdyby nie Gryf, dopadłoby ją co innego. Wiem, ale mogłem się wyrwać tylko na godzinę między wartami. Ten las był blisko. Słuchaj. Lena nie do końca doszła do siebie. Zabrałem ją, kiedy mnie tu przenieśli. Myślałem, że się jej poprawi. Ale nie. Nie odzywa się, nie poznaje ludzi. Większość dnia śpi. Ostrzegałem to, Mire. Wiedźmińskie eliksiry mają potężne efekty uboczne, zazwyczaj nieodwracalne. Ja nie mogę już jej pomóc. Może jakiś czarodziej. Nie wiem, czy ci dziękować, czy przekląć za to, że nie dałeś jej umrzeć w spokoju. Wierz mi, ja stałem przed trudniejszym wyborem. Z tej nocy myją się raz na kwartał, prawda? Oj, Renard, Fen. Ponoć kobiety z północy myją się raz na kwartał, prawda, twarzyńcy? Cesarz nas poprowadzi prosto na nowy. Ktoś ty? Za czym wężysz? Za robotą. Zaraz, zaraz. Dwa miecze, oczy jak szparki. Nie mówcie, żeście wiedźmi. Geralt z Rivii. A ja Tavar Egebracht i jestem tu kwatermistrza. Wyglądacie na zmęczonych, kwatermistrzu. Długo już tu stacjonujecie? Za długo. Ale przyjdzie dzień, w którym proporzec cesarza załopocze nad Nowigradem, a potem nad Tretogorem. I wrócimy do domu. Pokaż mi swój towar.
Dawno nie grałem w karty z poddanym jego cesarskiej wysokości. Zagrajmy w Gwinta. Witajcie, kwatermistrzu. Cześć i chwała, Geralt. W czym pomóc? Znalazłem twoje ogłoszenie. Wy, Wiedźmini, jesteście ponoć świetnymi tropicielami. Jeśli to prawda, może będziesz mógł mi pomóc. Kilka dni temu wysłałem oddział zwiadowców do lasu po drugiej stronie jeziora. Żaden z nich nie wrócił. Znajdź moich żołnierzy i przyprowadź ich do obozu. Dobrze zapłacę. Ale tyle, ile stoi w ogłoszeniu i ani grosza więcej. W księgach rachunkowych musi być porządek. Okoliczni wieśniacy raczej nie uznają was za wyzwolicieli. Do rzeczy, Wiedźminie. Twoi żołnierze mogli wpaść chłopom na widły. Kilku kmiotków w dziurawych łapciach wyrżnęło oddział cesarskich zwiadowców. A może zjadłeś smok? Jest bledy żok. Czego mieli szukać w tym lesie?
Niczego. Regulaminowy patron. Zajmę się tym. Zacznij poszukiwania po drugiej stronie jeziora. Powodzenia, Wiedźmin. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Bywaj. Szukam mojego syna. Przybyłam tu z daleka. Służył w jeździe na Zeirskiej. Muszę go znaleźć. Po prostu muszę. Nie jestem żołnierzem. To i dobrze, bo wojsko mi nie pomogło. Jak będzie trzeba, to i samego skalnego trola poproszę o przysługę. Dziękuję za ciekawe porównanie, pani. Dlaczego nagle postanowiłaś szukać swojego syna, pani? Pisał do mnie listy. Do mnie i do swojej narzeczonej. Regularnie, co tydzień, dostawałyśmy pocztę. I nagle przestał pisać. To do niego niepodobne. Musiało się coś stać. Co mówią jego towarzysze broni? Jedni nie chcą rozmawiać, inni kłamią. Ten kwatermistrz na przykład powiedział, że Hrodbert, to znaczy mój syn, poszedł na zwiad i nie wrócił. Dlaczego uważasz, że to nieprawda? Służy w lekkiej jeździe. Kompania nazairska. Nie był zwiadowcą. Potrzebuję kogoś, kto pomoże mi odnaleźć Hrodberta. Albo jego ciało. Pieniądze nie grają roli. Jak wyglądał twój syn? Nie dałoby się go nie rozpoznać. W całej nilfgaardzkiej armii nie było chyba żołnierza o takiej czuprynie. Jego włosy miały kolor płomieni. Rudy nilfgaardczyk? Jego ojciec pochodził z Makturga. Tam ludzie nie są tacy śniadzi. A syn odziedziczył po nim wygląd. Mogę na ciebie liczyć? Postaram się pomóc, pani. Nie pożałujesz. I pamiętaj, że nie ma takiej rzeczy, której nie zrobiłabym dla Hrodberta. Rozejrzę się. Mój służący próbował się czegoś dowiedzieć. Pił w kantynie z żołdakami, ale nie spotkał nikogo z kompanii mojego syna. Zupełnie jakby nie istniała. Idź do kwatermistrza. Może z tobą będzie szczery, bo mnie zbywa. Czuję to. Matka zawsze czuje takie rzeczy. Ano, zobaczymy.
Jedź, płotka.